Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie. Moi drodzy, w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o depresji i o tym, jaki wpływ na nią może mieć żywienie ketogeniczne, dieta ketogeniczna w tym aspekcie klinicznym, w tym, co mówią nam najnowsze badania i jak to wszystko wygląda. Ostatnie miesiące, czy nawet już można powiedzieć nawet lata, no były dla wielu osób trudne ze względu na to, że mocno zmieniła się nasza sytuacja i rzeczywiście jakby obserwuje się i bada się to, że coraz więcej osób ma nie tylko problem z obniżonym samopoczuciem, ale rzeczywiście zaczynają to być już takie problemy stricte zdrowotne, charakteryzowane jako choroby. Dlatego myślę, że jest to ciekawy temat i podejdziemy tutaj stricte do tematów już jakby zdiagnozowanej depresji, natomiast jak się możecie domyślać, odnosi się to też oczywiście do po prostu takiego gorszego samopoczucia czy osłabienia nastroju. Powiem Wam o tym, jakie są najnowsze doniesienia, jak to wygląda w praktyce. No i też jak to wygląda w Polsce. Myślę, bardzo ciekawy temat, także zapraszam. Jeżeli chodzi o żywienie ketogeniczne u osób właśnie chorych i leczonych psychiatrycznie, to jakby z jednej strony jest to nowy temat, natomiast ze względu na to, że przy chorobach neurodegeneracyjnych typu Alzheimer, epilepsja, no temat ketozy klinicznej już jest wałkowany przez lata, to tutaj też niektórzy bezpośrednio się do tego odnoszą. I takie osoby, jak być może słyszeliście, dr Eric Westman, który jest pionierem, jeżeli chodzi o żywienie ketogeniczne już od lat, bardzo mocno się tym zajmuje, też u siebie w instytucie, czy dr Chris Palmers, który jest wykładowcą Harvardu, jest psychiatrą i też stricte właśnie tymi tematami się zajmuje. Możecie sobie też jego artykuły czy wystąpienia znaleźć w internecie, więc jakby tych informacji jest coraz więcej. Natomiast to nie jest tak, że wszystko jest jasne, wyjaśnione i że jest jakaś po prostu ogromna ilość badań klinicznych. Nie. Przede wszystkim dlatego, że nie bardzo są też na to pieniądze, no bo jeżeli lecząc pacjentów, czy to ze schizofrenią, czy ze różnymi stanami depresyjnymi, czy z chorobą dwubiegunową i tak dalej, oni dostają leki, no to łatwiej jest sponsorować tego typu badania, niż badania, gdzie jakby leczeniem jest dietoterapia. No po prostu nikt na tym aż tak dobrze nie zarobi, więc tych badań nie ma aż tak dużo i nie idzie to tak szybko, natomiast na pewno tak czy inaczej jest tego coraz więcej i ja o tych badaniach też Wam dzisiaj powiem. Jeżeli chodzi o depresję, to też różne środowiska naukowe się kłócą co do tego, co tak naprawdę jest jej przyczyną i czym jest depresja sama w sobie. Ja nie jestem psychologiem, więc powiem Wam tylko o tym pobieżnie, pod kątem właśnie dietoterapii. Natomiast najczęściej mówi się, i tak się też mówiło, bo teraz jakby niektórzy to podważają, że depresja jest nierównowagą chemiczną w naszym mózgu. Że pewne neuroprzekaźniki przesyłające informacje, niektórych jest za dużo, niektórych jest za mało, na przykład przy schizofrenii zazwyczaj za dużo jest dopaminy. To jest jedna z teorii. Ale są też teorie, które zaczynają traktować te stany depresyjne jako choroby neurodegeneracyjne, czyli podobnie jak epilepsje. Ponieważ bardzo często rozwijają się one w czasie, a właśnie to charakteryzuje choroby neurodegeneracyjne, no i mają też związek z wyniszczaniem komórek w naszym mózgu, po części z takim, jak mówi się, kurczeniem się mózgu, dlatego też niektórzy naukowcy idą w tą stronę. A co za tym idzie? Kolejne rzeczy, to czym się najbardziej zajmiemy w tym filmie, to są różnego rodzaju problemy metaboliczne. I właśnie dr Chris Palmers mówi o tym, że to jest zarówno choroba metaboliczna, jak i choroba psychiczna, czyli mental and metabolism disease. Zresztą być może słyszeliście o tym, że Alzheimer, który jest właśnie chorobą neurodegeneracyjną, jest też nazywany cukrzycą typu trzeciego. I rzeczywiście istnieje mocne połączenie pomiędzy właśnie problemami metabolicznymi i problemami psychicznymi. Przede wszystkim jest kilka punktów takich styku, którymi charakteryzują się obydwie te rzeczy.
wysoki poziom stanów zapalnych, zarówno przy problemach psychicznych, psychiatrycznych, jak i przy problemach metabolicznych z gospodarką cukrową szczególnie. Dodatkowo zazwyczaj wysoki kortyzol charakteryzuje jakby jedno i drugie. Problemy z utratą wagi, dysfunkcja pewna mitochondrialna i jak pokazują już badania, osoby, które mają cukrzycę, mają podwójne ryzyko zachorowania na choroby psychiczne w przyszłości. Czyli zobaczcie, problemy z gospodarką cukrową według niektórych mogą wręcz jakby powodować rozwój pewnych problemów natury mentalnej. Co ciekawe, i na to też właśnie są badania, osoby, które mają cukrzycę i rozwinęła się u nich depresja, leczenie tych osób zajmuje aż 4 razy dłużej. 92 tygodnie w porównaniu do 22 tygodni u osób, które mają zdiagnozowaną depresję, a nie mają problemów metabolicznych. Więc jakby coś jest na rzeczy i właśnie wiele osób, szczególnie właśnie w tych środowiskach niskowęglowodanowych, ale też jakby, tak jak dr Chris Palmers, łączących to właśnie z zawodem psychiatry, psychologa, no to są osoby, które właśnie szukają jakby w tym możliwości na leczenie, na lepsze, bardziej skuteczne i bardziej efektywne leczenie swoich pacjentów, którzy po prostu mają tego typu problemy, bo niestety, i jest bardzo w ogóle fajny, słuchałam podcast, wywiad właśnie z doktorem Chrisem Palmersem, no jakby odsetek osób, które zdrowieją z chorób psychiatrycznych, czy to ze schizofrenii, choroby dwubiegunowej, jest bardzo niski. I dla psychiatry jest to po części zniechęcające, że on przepisuje leki, no a nie do końca jakby widzi takie pozytywne tego efekty. I co też ważne, te osoby, które mają tego typu problemy, bardzo często właśnie ta cukrzyca też u nich postępuje i mają problemy z utratą wagi, a wręcz tyją. Tyją zarówno od leków, ale właśnie prawdopodobnie tyją też, ponieważ mają poważny problem metaboliczny. No i tutaj już bardzo mocno, myślę, że czujecie, wchodzi nam keto i wchodzi nam po prostu ograniczenie jakby glukozy jako paliwa, ponieważ jeżeli mówimy o dysfunkcji mitochondrialnej, czyli tym stanie zapalnym w naszych mitochondriach, to wiele specjalistów twierdzi, że to właśnie bardzo często zbyt wysoki poziom glukozy powoduje tą dysfunkcję, tak? Powoduje ten stan zapalny i te mitochondria nie funkcjonują odpowiednio. No i dlatego, jeżeli zmienimy paliwo, zabierzemy jakby glukozę, a damy ciała ketonowe, to okazuje się, że bardzo wiele osób ma remisję i czuje się znacznie lepiej. Dlatego też, że jak pewnie wiecie, ciała ketonowe mają tą zdolność przekraczania bariery krew-mózg. Czyli one mogą być i są zresztą źródłem energii dla naszego mózgu, dla naszych komórek w mózgu, dla mitochondriów i tym samym, jeżeli mamy pewne szlaki metaboliczne zaburzone, jeżeli chodzi na przykład o neuroprzekaźniki w naszym mózgu i to przesyłanie informacji i wytwarzanie energii i stąd też biorą się pewne choroby psychiczne, no to jeżeli damy sobie inny rodzaj paliwa, z którym nasz organizm radzi sobie lepiej, no to okazuje się, że rzeczywiście następuje poprawa, jeżeli chodzi o samopoczucie, jeżeli chodzi o leczenie. Stąd też wzięła się nazwa, którą niektórzy już operują, chorób neurometabolicznych, że te dwie rzeczy są bardzo mocno ze sobą połączone. Bo już mówiliśmy o stanach zapalnych, które żywienie ketogeniczne i ciała ketonowe fantastycznie redukują. Mówiliśmy o problemach metabolicznych, czyli z insulinoopornością, z nadmiarem glukozy w naszej krwi. No i ten problem, tak samo jak właśnie przy cukrzycy, po prostu nam no, odchodzi, znika, powoli go z czasem bardzo mocno obniżamy, a wręcz niwelujemy, jeżeli jesteśmy na żywieniu niskowęglowodanowym. A dodatkowo istnieje bardzo mocne już i udowodnione połączenie pomiędzy naszym mózgiem, a naszymi jelitami, naszą mikrobiotą jelit, która bardzo często u osób właśnie z problemami również psychicznymi, psychologicznymi, z problemami metabolicznymi, no ta mikroflora, ta mikrobiota jest bardzo mocno zaburzona i tutaj również żywienie ketogeniczne może pomóc, chociaż oczywiście nie samo to,
bo to nie jest tak, i to już też o tym Wam nieraz mówiłam, że to jest jedyna rzecz, którą tutaj należy zaadresować. Były przeprowadzone badania zarówno na zwierzętach, na myszach, jak i na ludziach, i są już badania jakby kliniczne na różnych osobach chorujących na problemy depresyjne i nie tylko, które pokazują, że właśnie dieta ketogeniczna, a wręcz ketoza kliniczna, bo tutaj jakby ten bardzo restrykcyjny model zazwyczaj w tym leczeniu jest wprowadzany tak samo jak przy chorobach neurodegeneracyjnych, ona jakby podnosi odporność komórkową, odporność mitochondrialną na stres oksydacyjny. I tym samym robi to zarówno na poziomie tym naszym metabolicznym, w mitochondriach, ale także może to się zdarzyć na poziomie genetycznym. Bo wiemy, że nieraz różnego rodzaju właśnie choroby psychiczne idą po prostu pokoleniami. Dlatego pod kątem genetyki nawet pewne rzeczy mogą się wyregulować i mogą się zmienić na plus. I teraz dosłownie króciutko o tym, co rzeczywiście się dzieje, jeżeli chodzi o neuroprzekaźniki, bo to jest udowodnione i Wam podlinkuję też na ten temat badania. Przede wszystkim zmniejsza się nadpobudliwość, która jest problemem, jeżeli chodzi o pracę mózgu u osób z problemami psychicznymi, dlatego że ketoza, ciała ketonowe podnoszą GABA. GABA, czyli kwas gamma-aminomasłowy, to jest taki główny neuroprzekaźnik w naszym organizmie, który właśnie ma działanie hamujące. On działa na nas uspokajająco, ale także wspiera koncentrację, więc być może słyszeliście właśnie o suplementacji GABA pod kątem takiego wsparcia kognitywnego, bo w ogóle wszystko to, o czym mówimy, łączy się też z tym, że keto ma fantastyczny właśnie wpływ na nasz mózg, jeżeli tych problemów takich depresyjnych, psychicznych nie mamy, ale po prostu poprawia jakby funkcjonowanie i pracę naszego mózgu, działając właśnie między innymi na te neuroprzekaźniki. I to po jednej stronie, czyli idzie nam w górę, na plus mamy GABA, ale po drugiej stronie spadają nam te cytokiny prozapalne, te, które powodują stany zapalne, czyli między innymi TNF-alfa i interleukina 1. TNF-alfa, czyli tak zwany czynnik martwicy nowotworów, to jest jedna z najważniejszych właśnie cytokin zapalnych w naszym organizmie, czyli tych odpowiedzialnych właśnie za nadmierne starzenie się organizmu i za powstawanie stanów zapalnych, które jak wiemy, chroniczne stany zapalne w niczym nam nie służą. Także zarówno TNF-alfa i interleukina 1 idą w dół, a GABA na keto idzie w górę i właśnie to wyrównanie tych neuroprzekaźników w naszym mózgu w dużej mierze wpływa na poprawę stanu choroby u osób leczonych psychiatrycznie. I oczywiście nie zawsze tak się dzieje. To nie jest tak, że tu jest 100% po prostu skuteczność, jeżeli chodzi o wyleczenie tych pacjentów. I też niektórzy mówią nie o samym wyleczeniu, a raczej o na przykład, jeżeli ona następuje, o całkowitej remisji. Dlatego, że jeżeli taka osoba, która ma czy to genetycznie, czy metabolicznie problem, to jeżeli ona jakby z tej ketozy wyjdzie, to być może cała choroba będzie miała nawrót, tak? I to też, ja też nieraz się z tym spotkałam. Dlatego niektórzy nie mówią tu o wyleczeniu, a o remisji, ale jeżeli ten stan ketozy ktoś jest w stanie utrzymać, to okazuje się, że po prostu problem znika. I tu jest bardzo fajny przykład kobiety w Stanach Zjednoczonych, o której właśnie chyba była pacjentka doktora Erika Westmana, jeżeli dobrze pamiętam. Ta kobieta ma w tym momencie, żyje, ma ponad 80 lat. Od 17 roku życia borykała się ze schizofrenią, bardzo taką mocną, kilka razy próbowała popełnić samobójstwo. Jakby uniemożliwiało jej to praktycznie funkcjonowanie i życie. I w wieku 70 lat, czyli zobaczcie, jakby kilkadziesiąt lat choroby, ona ważyła 150 kg i rzeczywiście u doktora przeszła na dietę ketogeniczną. I co się okazało? Że nie dość, że schudła połowę z tego i waży w tym momencie około 70 kg i od już kilku lat utrzymuje tę wagę, to dodatkowo
jakby schizofrenia przestała jej dotyczyć. Jakby dokonała się u niej całkowita remisja, mimo tego, że kilkadziesiąt lat chorowała na tą chorobę. I to jest jeden z wielu jakby przykładów na to, że można i że rzeczywiście u niektórych osób żywienie ketogeniczne może w ten sposób zadziałać. I jeżeli chodzi o Polskę i o to, jak to wygląda w praktyce, no w Polsce niewiele na ten temat jeszcze się mówi, natomiast ja czytając pewne opracowanie na PubMedzie później sprawdziłam i okazało się, że właśnie o wpływie diety ketogenicznej na schizofrenię piszą również Polacy, na przykład w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, więc myślę, że jednak w tym temacie dzieją się fajne rzeczy i można szukać pomocy. Uważam, że osoba, która ma poważne problemy psychiczne, nie powinna podejmować tego wszystkiego na własną rękę, tylko powinna zrobić to pod okiem specjalisty, bo nieraz leczenie farmakologiczne też jest potrzebne. I to nie jest tak, że po prostu przechodzimy na keto, wszystko rzucamy i będzie super, tylko naprawdę jakby przydałaby się praca i psychologa, czy psychiatry, i dietetyka w takim wypadku. I pamiętajcie też, że rzeczywiście przy stwierdzonych chorobach psychicznych zazwyczaj to jest ketoza kliniczna. To nie jest ta dieta keto, o której ja mówię, że my zmieniamy sobie styl życia, tylko to jest żywienie, gdzie rzeczywiście poniżej 20 gramów węglowodanów, 4:1 proporcja tłuszczów do białek i węglowodanów. Bardzo restrykcyjne na początku zazwyczaj jest to żywienie. Natomiast u osób z poważnymi problemami zdrowotnymi rzeczywiście takie żywienie może przynieść fantastyczne korzyści, no ale pamiętajmy o tym rozgraniczeniu właśnie pomiędzy taką, że tak powiem, użytkową dietą ketogeniczną, czy to niskowęglowodanową, a rzeczywiście jej aspektem klinicznym, który należy robić zdecydowanie pod okiem i we współpracy ze specjalistami. Natomiast tak czy inaczej, myślę, że jest to bardzo ciekawy temat. Będę obserwować, w jaką stronę to idzie, połączenie cukrzycy, czyli tych problemów metabolicznych i problemów mentalnych, psychicznych. Wydaje mi się, że jest naprawdę uzasadnione i jest to dobra droga. No a o cukrzycy, o insulinooporności już były filmy na moim kanale, więc z nimi się możecie zapoznać. Jestem też ciekawa Waszych spostrzeżeń, Waszych opinii, także dajcie znać w komentarzu. Jeżeli uważacie, że ten film może być dla kogoś przydatny, pomocny, to będę Wam oczywiście bardzo wdzięczna za udostępnianie. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zapraszam do subskrypcji i do naciśnięcia dzwoneczka na dole. Dzięki temu dostaniecie powiadomienia o nowych treściach, które dla Was przygotowuję, a mi będzie łatwiej docierać z tą wiedzą do nowych osób. Dzięki wielkie, pozdrawiam ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!